ta droga jest naszym wspólnym dobrem. Wójt obiecał, że na pewno będziemy mieli drogę, no i mamy. 3, 4, tak, niech służy mieszkańcom. Po przeciętej wstędze zostawiamy zawsze krótki odcinek tej wstęgi, który następnie oprawiamy w ramkę z tego wydarzenia i to jest pamiątka, która będzie służyła na następne lata. Ulica Podrzeczna to najdłuższa droga gminna. Łączy drogę wojewódzką 812 z drogą powiatową. Przy naszej ulicy znajdują się piękny kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, zespół placówek oświatowych, stadion sportowy oraz prywatne nieruchomości i gospodarstwa naszych mieszkańców. Bóg Trójcy Święty jedyny pragnie, abyśmy różnymi drogami tego świata pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie. Ta droga została przebudowana na odcinku kilometr 300, wykonano nową nakładkę asfaltową, chodniki, zjazdy, jak również parking przy stadionie. Inwestycja kosztowała blisko 2 100 000, z czego 80% aż środków pochodzi ze środków zewnętrznych. 1 300 000 jest to program rozwoju obszarów wiejskich, a około 400 000 są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niecałe 420 000 jest to wkład budżetu gminy Łomazy. To sukces dobrej współpracy i to wynik dobrej współpracy rządu, samorządów różnych szczebli, czyli w tym przypadku Urzędu Marszałkowskiego z władzami gminy Łomazy. Jak mówili mieszkańcy, 50 lat temu ta droga powstała, od tamtego czasu żadnego poważnego i dużego remontu. My sobie zdajemy sprawę z tego, że gminy nie poradzą sobie z takim ciężarem finansowym. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje nam możliwości dofinansowania przebudów takich właśnie dróg jak ta tutaj w Łomazach. Bardzo przyjemna chwila, ponieważ są tutaj mieszkańcy, którzy budowali tą drogę 50 lat temu i mogłem z nimi porozmawiać i ukłonić się. I rzeczywiście zdradzili mi w rozmowie, że nie myśleli, że doczekają takiego dnia, kiedy właśnie ta droga zostanie przebudowana. Ja to będę miała, bo to będzie moje, bo to z Łomas. Budowa tej drogi miała miejsce w 1973 roku w czynie społecznym. Pierwszy wpis w kronice naszej gminnej właśnie dotyczy budowy tej drogi. Kronika jest prowadzona od 1973 roku i właśnie pierwszy wpis jest o tej drodze. Wówczas było to wykonywane w czynie społecznej. Dzisiaj pracę wykonała firma PRD SA w Białej Podlaskiej. Wspaniały również i skuteczny nadzór firmy Inwestcom, spółka z o.o. w Białej Podlaskiej. Ta współpraca z gminą Łomazy bardzo dobrze się układa. Pan wójt szeroką garścią czerpie ze środków zewnętrznych, ze źródeł finansowych, które są w Urzędzie Marszałkowskim. I ta współpraca, myślę, że przyczyni się do kolejnych ważnych inwestycji tutaj w gminie. Przypomnę, przed nami nowy okres programowania, duża perspektywa związana z Polskim Ładem. Środki chcemy inwestować w drogi na południowym Podlasiu, chcemy inwestować również w te drogi o charakterze lokalnym, drogi powiatowe, drogi gminne, oprócz dużych inwestycji, wielkich, jak autostrada A2 czy Via Carpatia, również te drogi lokalne są bardzo, bardzo ważne, bo przecież wszyscy mieszkańcy są tacy sami i również mieszkańcy mniejszych miejscowości, małych miasteczek zasługują na bezpieczne i przyzwoite drogi. Poprzez realizację tego zadania możemy czuć się bezpieczni jako piesi oraz kierowcy.